Witam wszystkich bardzo serdecznie. CSM-owiczów, to już witaliśmy kilka razy. Witam wszystkich gości, którzy przyjechali specjalnie na ten wieczór. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Witam wszystkich tych, którzy oglądają nas teraz online i też cieszymy się, że jesteście z nami. Przywitajmy ich. Słuchajcie, wybierając pieśni na ten wieczór, zdaję sobie sprawę, że być może będzie dużo nowych pieśni, ale tak sobie pomyślałam, że ja bym chciała, mam nadzieję, że wszyscy tutaj za mną staną, chcielibyśmy pokazywać wam wachlarz możliwości, wachlarz pieśni różnych, takich pieśni, które dla nas coś znaczą, które dobrze się śpiewa. Chcielibyśmy was uczyć nowych pieśni i to nie są trudne pieśni do śpiewania, więc chcę zachęcać was, żebyście otwierali swoje serca, nie że nie wiem, czy ta pieśń dobra, czy znam, po prostu uwielbiajmy Pana, bo On jest dobry, bo On jest naszym przyjacielem, bo On jest naszym Ojcem, amen? Powstańmy w takim razie. Panie Boże, witamy Ciebie na tym miejscu. Przywitaliśmy wszystkich, ale witamy Ciebie na tym miejscu. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj pośród nas. Dziękujemy Ci, że możemy Ciebie uwielbiać w wolności. Halleluja. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjacielem swym nazywam. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. On przyjacielem swym nazywa mnie. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. On przyjacielem swym nazywa mnie. Śpiewaj, Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. Amen. On przyjacielem swym nazywa mnie. Kimże jest, że pamiętasz o mnie, gdy Cię wołam, słyszysz mnie. Czy to prawda, że wciąż o mnie myślisz? To jak kochasz, jest cudownie. Bóg to przyjaciel mój. Kimże jestem? Kimże jestem, że pamiętasz o mnie, gdy Cię wołam, słyszysz mnie. Czy to prawda, że wciąż o mnie myślisz? To jak kochasz, jest cudowne. Bóg to przyjaciel. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. On przyjacielem swym nazywa mnie. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. On przyjacielem swym nazywa mnie. Kimże jestem? Kimże jestem, że pamiętasz o mnie, gdy Cię wołam, słyszysz mnie. Czy to prawda? Czy to prawda, że wciąż o mnie myślisz? To jak kochasz. Jest cudowne. Jest cudowne. Jest cudowne. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. Czy ja cię
nazywa mnie. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. Bóg to przyjaciel mój. On przyjacielem swym nazywa mnie. Możemy się nazywać Twoimi przyjaciółmi, możemy się nazywać Twoimi dziećmi, bo jesteś dobry. On jest dobry, amen. A Jego łaska trwa na wieki. Pan Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Śpiewajmy o tym. On jest dobry zawsze. Zawsze wierny jest.
zawsze wierny byłeś mi. Kiedy zawodziłem ja, niepojęty w miłości swej, dobrze jest z tobą być. Darowałeś życie mi, zabrałeś winę moją i kocha tak jak ty, dałeś życie swe, bo jesteś dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska wiecznie trwa, wiecznie trwa, bo jesteś dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska na wiek. Śpiewa, jesteś dobry, bo jesteś dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry. Dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska na wieki trwa. Ponad wszystko jesteś ty, jednak sługą stałeś się. Słyszysz każdy płacz i krzyk, miłosierny mój Pan. Przed świętością twoją drżę, sprawym czyste serce miał. Wobec świata chcę kochać cię, dawać miłość twą, bo jesteś dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska, łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska na wieki. Śpiewaj, bo jesteś dobry, bo jesteś dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska, łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry. Wszystko jesteś ty, ponad wszystko jesteś ty, jednak sługą stałeś się, słyszysz każdy płacz i szept, miłosierny mój Pan. Przed świętością twoją drżę, przed świętością twoją drżę, bym czyste serce miał. Wobec świata chcę kochać cię, dawać miłość twą, bo jesteś dobry. Dobry, dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska, łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry. Dobry. Dla mnie zawsze twoja łaska. Bo jesteś dobry.
trwa, bo jesteś dobry. Otworzył Ci Twoje oczy, kiedy zobaczyłeś Jego miłość, kiedy zobaczyłeś Jego dobroć. I uwielbiaj Go, uwielbiaj Go za Jego dobroć, która trwa wiecznie. Jesteś dobry. Tak dobry. Twoja miłość, Panie, nie zmieni się. Jesteś dobry. Zapomnieć o Twojej dobroci, o Twojej miłości, która jest. Zawsze chcę pamiętać, jesteś tylko dobry, niezmiennie dobry.
Ty przynosisz mi zwycięstwa pieśń. Ty dotykasz słowem swym. Ty dajesz wolność mi z sidem wokół mnie, więc znika każdy lęk. Wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem. Ty wybrałeś mnie u początku dni, Ty wyszeptałeś imię me. Więc jestem dzieckiem Twym, Ty pokochałeś mnie, me życie w Twojej krwi. I wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Wiem, nie muszę się więcej bać. Wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Ty przynosisz mi zwycięstwa pieśń, Ty dotykasz słowem swym. Ty dajesz wolność mi z siłą wokół mnie, więc znika każdy. Ty wybrałeś mnie w początku dni. Ty wybrałeś mnie u początku dni. Wyszeptałeś imię me. Jestem dzieckiem Twym, pokochałeś mnie, me życie w Twojej krwi. Wiem, nie muszę się więcej bać. Wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. Wiem, nie muszę się więcej. Bo jestem dzieckiem Twym.
mogę przejść przez morze. Miłości to nie cały strach. Wyzwalasz mnie i mogę wyznać, że ja jestem dzieckiem Twym. Ponad Twój głos. Ponad Twój głos dziś mogę przejść przez morze. Miłości to nie cały strach. Wyzwalasz mnie i mogę wyznać, że ja jestem dzieckiem Twym. Ponad Twój głos mogę przejść przez morze. Ponad Twój głos dziś mogę przejść przez morze. Miłości to nie cały strach. Thank you.
Zaufaj serce me, Pan Twój Bogiem jest, to w Jego rękach jest życie Twe. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości Twej Jego siła jest doskonała. Zaufaj serce me, Pan Twój Bogiem jest, to w Jego rękach jest życie Twe. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości Twej Jego siła jest doskonała, bo Ty i tylko Ty jesteś moim Bogiem. Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie. Ty zdobyłeś mnie, gdy oddałeś życie Twe. Zaufaj serce me, Pan Twój Bogiem jest, to w Jego rękach jest życie Twe. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości Twej Jego siła jest doskonała, bo Ty i tylko Ty jesteś moim Bogiem. Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie. Ty zdobyłeś mnie, gdy oddałeś życie swe. Ty i tylko Ty, bo Ty i tylko Ty jesteś moim Bogiem. Ty zasiadasz dziś na mego serca tronie. Ty zdobyłeś mnie, gdy oddałeś życie swe.
Chwały. Pan Bóg jest tutaj z nami. Ale jest to również jeden z wieczorów, który rozpoczyna szkołę CSM w tym roku. Chcielibyśmy zrobić coś, co jeszcze nigdy do tej pory też nie robiliśmy. Chciałam prosić, żebyście wszyscy usiedli na chwilę. Zawsze, ja bynajmniej tak uważam, że jak robimy jakiś taki coś takiego fizycznego, że na przykład wstajemy, podnosimy ręce. To jest taki znak dla nas, dla innych, że chcemy coś zrobić, że chcemy podjąć jakąś decyzję.
I chcielibyśmy w wyjątkowy sposób pomodlić się o każdą klasę na CSM-ie. Najpierw chciałam prosić wszystkich wokalistów, żeby powstali. Będziemy modlić się teraz o cały ten rok, o was. Natalia poprowadzi nas w tej modlitwie, a wy wyciągnijcie swoje ręce. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, za każdą wokalistkę, za każdego wokalistę. Dziękuję Ci za dary, które złożyłeś w ich sercach. Dziękuję Ci za talenty, którymi ich obdarzyłeś. Panie, i chcę modlić się o to, żeby ten rok był rokiem przełomów, żeby ten rok był rokiem, kiedy oni będą się rozwijać, kiedy będziesz ich obdarowywał, kiedy będziesz mówił do ich serca. Panie, chcę modlić się o to, żeby oni nie bali się przekraczać swoich granic, ale żeby szli za Tobą. Panie, chcę modlić się o to, żeby rozwijali nie tylko swój talent i umiejętności, Panie, ale żeby coraz lepiej słyszeli, jak mówisz do nich, żeby w tym roku czuli fizycznie Twoją obecność, żeby się rozpalał ogień pasji w ich sercach, żeby mogli być zanurzeni w Twojej obecności każdego dnia. Panie, ich błogosławię tym, żebyś przychodził do nich w nocy, kiedy śpią i dotykał ich serc. Panie, ja chcę ich błogosławić na ten rok szczególnym spotkaniem z Tobą. Błogosławię wszystkich wokalistów. Niech to będą osoby, które wyśpiewują Twoją chwałę. Niech to będą osoby, które ściągają Twoją obecność. Błogosławię każdego wokalistę i każdą wokalistkę. Rozwijaj ich, Panie, umacniaj ich. Błogosławię ich. Amen. Usiądźcie, wokaliści nasi umiłowani. Teraz niech wstaną gitarzyści w takim razie. Wszyscy gitarzyści wstają. Panie Boże, Twój sługa Dawid grał na instrumentach strunowych i miał Boże serce. Ja modlę się, byśmy umieli pięknie grać, czyli tak naprawdę na Twoją chwałę. Modlę się, byśmy mieli serce Dawida, byśmy na tych zajęciach nie tylko poznawali techniki gitarowe, ale byśmy poznawali Ciebie, by nasze dźwięki naprawdę przynosiły Tobie chwałę. Panie, uzbrój moich uczniów w cierpliwość, wytrwałość, mnie również. Amen. Czy jest Tomek Brzecionko? Tomku, zapraszam wszystkich basistów, żeby powstali teraz. Jest to niewielka grupa, ale jakże mocna. Tomku, pomóż się o basistów wszystkich. Panie Jezu, ja dziękuję Ci tak bardzo za tych wspaniałych ludzi, może nielicznych, ale tak ważnych, Panie, wierzę, w zespole. I Panie, dziękuję za to, że Ty dajesz talenty, dajesz pragnienie. Panie, ich błogosławię. Modlę się, Panie Jezu, o to, żeby mogli wytrwać w tym wszystkim. Panie Jezu, by mogli się dalej rozwijać. Panie Jezu, by rozwijali także swoją kreatywność. I by, Panie Jezu, te talenty, które mają od Ciebie, Panie Jezu, przekazywali dalej i wykorzystywali, Panie Jezu, dla Ciebie. Boże, dziękuję Ci za nich i błogosławię. Jest Paulinka stateczna? Nie ma Paulinki? Szymonku. Zapraszam wszystkich pianistów w takim razie. Adam, podeszł mu mikrofon. Szymon będzie się modlił o wszystkich pianistów. Panie Boże, ja Ci dziękuję za każdą osobę, która tutaj jest. Dziękuję Ci za wszystkich pianistów, wszystkie pianistki. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że oni się zdecydowali być w tej szkole i Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty się przyznajesz do tej decyzji, Ty to zaplanowałeś i Ty wiedziałeś o tym. I modlę się, Panie Boże, aby to mogło zmienić ich życie, aby to mogło wpłynąć także na innych, przez to, czego się nauczą, co doświadczą. Panie Boże, proszę Cię, abyś Ty zmieniał ich perspektywę, abyś Ty pokazywał im nowe rzeczy, abyś tak naprawdę to Ty ich uczył, jak wchodzić w uwielbienie głębiej i głębiej, Panie, aby oni mogli ściągać Twoją chwałę, aby mogli modlić się na tych instrumentach, aby mogli przekazywać dźwięki nieba, Panie Boże, tutaj, aby słyszeli to, co jest w niebie i potrafili to zagrać, Panie Boże,
proszę Cię, rozwijaj ich umiejętności, rozwijaj ich talenty w ponadnaturalny sposób, aby sami byli zaskoczeni tym, jak szybko się uczą, jak dużo mogą przyswoić, Panie Boże, i otwiera ich umysły, aby mogli iść dalej i głębiej w uwielbienie, aby odkrywali coś, czego jeszcze nikt inny nie odkrył. Amen. Wszyscy kompozytorzy teraz stają. Adam. Dziękuję Ci, Boże, że każdego z nas stworzyłeś na swój obraz. Dziękuję Ci, że jesteś kreatywny i że dajesz nam kreatywność. Dziękuję Ci, że możemy słyszeć melodię i mieć serce, które należą do Ciebie. Panie, niech to będzie... Niech to stanie się potężnym narzędziem dla całego naszego Kościoła, dla całego naszego kraju, abyśmy mieli otwarte uszy i umieli usłyszeć to, co jest w niebie. Umieli rozwijać swój język, aby wyrażać jak najlepiej słowami nasz podziw, naszą miłość, nasze uwielbienie, nasz zachwyt nad Tobą, aby były to teksty i melodie, które będą jednoczyć cały Kościół, abyśmy mogli jednymi usty wielbić Ciebie, jednego serca, jednego ducha. Wszystko wokół Ciebie woła chwała. Wszystko Ciebie wywyższa i my też, Panie, przez pieśni, przez to, co powstanie, dajemy Tobie już chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz zapraszam wszystkich realizatorów dźwięku. Radziu, chodź, pomodlisz się. Panie kochany, dziękuję Ci za kolejny darowany rok. Tato, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem tego wszystkiego, co najlepsze, i dajesz to swojemu Kościołowi, Panie, w posiadanie, w użytkowanie. Też proszę Cię o taki giętki język, Panie, mądre serce, mądry umysł. Panie, oddajemy Tobie cały ten czas w tym i w każdym następnym roku, aż do tego dnia, kiedy przyjdziesz, Panie, po swój Kościół. Dzięki Ci. Amen. Teraz powstanie perkusiści. Jejku. Matka, perkusiści. Wszyscy perkusiści. To jest serce zespołu. Dla Was, dlatego zostawiam Was na koniec. Perkusiści. Uwaga. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za tych ludzi, dziękuję Ci za to pokolenie. Panie Jezu, ja się modlę, żeby oni poszli jeszcze dalej niż my w uwielbieniu Ciebie. Żeby byli jeszcze bliżej. Żeby swoją grą rozrywali kajdany diabła. Żeby podczas ich gry ludzie byli uwalniani. Proszę Cię o determinację, kiedy będzie trudno, o pełną radość, kiedy będzie łatwo. Dziękuję Ci za to. Dobrze, to jednak perkusiści, to nie koniec. Instrumenty solowe. Instrumenty solowe wstają. Gabi, możesz się pomóc o instrumenty solowe. Panie, ja dziękuję Ci, że przewidziałeś tyle instrumentów w swoim uwielbieniu, że nie ma takiego instrumentu, który Ty byś pominął. Ja dziękuję Ci za te solowe instrumenty, które będą grały piękne melodie tylko dla Ciebie, tylko na Twoją chwałę, że będą wygrywać dźwięki, jakich jeszcze nie było, bo to będą dźwięki ich osobiste, Twoje i jednocześnie ich, bo Twoje, Panie. Ja Ci tak strasznie dziękuję za te osoby, które będą grać na tych instrumentach. Wszystko jedno, jaki to będzie instrument, Panie. Proszę Cię, daj im siłę, determinację, szczególnie w momentach, kiedy na różnych przedmiotach w naszej szkole będą czuli jakieś góry, aby je przeskakiwali od razu, Panie. Twoją mocą, niech słabości będą tylko momentem, kiedy oni zwrócą się do Ciebie i wtedy zrozumieją siłą, jaką jesteś, Panie. Dziękuję Ci, że tak będzie, bo wierzę, że tak będzie.
Dzięki Ci, Panie, błogosławię z całego serca te osoby. Amen. Powstańcie wszyscy teraz, słuchajcie. Teraz kadra wyciąga swoje ręce. Błogosławimy wszystkich studentów. Błogosławimy Wam, kochani, żebyście zachowali swoje serca czyste i wierne Bogu, żeby ten rok nie był przypadkowy, żebyście przybliżyli się do tego, który jest najważniejszy w tej szkole, żebyście się mogli rozwinąć jak najbardziej, na swoje możliwości jak najbardziej. Niech Pan Bóg was wyposaża, niech daje wam cierpliwość wszystkim. Niech daje wam finanse. Niech nie brakuje wam pieniędzy, żeby przyjeżdżać na każdy zjazd. Niech daje wam więcej, czego potrzebujecie. Cokolwiek jest wam potrzebne, niech wam daje bezpieczeństwo. Za każdym razem, kiedy będziecie przyjeżdżać na zjazd, żebyście byli bezpiecznie, bezpiecznie dojeżdżali i bezpiecznie wracali do swoich domów. Niech Pan Bóg opiekuje się waszymi rodzinami, kiedy was nie będzie. Niech zatroszczy się o służby w kościele, kiedy was nie będzie. Niech będą osoby nowe, które przychodzą do kościoła. Niech Pan Bóg otwiera serca ludzi w waszych kościołach, że jak będziecie wracać, jak będziecie do nich wracać, to żeby przyjmowali to, co wy chcecie im dać, żeby ich serca były otwarte, żeby zespoły, które zostają w domu, w kościele, były otwarte na zmiany, na to, co wy przyniesiecie, na to, co będziecie chcieli ich nauczyć. Błogosławimy was, kochamy was, nawet jeśli jeszcze was dobrze nie znamy. Amen. Amen. Słuchajcie, zakończymy ten wieczór pieśnią. To jest jedna z nowych pieśni, ale też chcielibyśmy, żebyście się mogli nauczyć tej pieśni. On jest wszechmogący. Jego blask jaśniejszy jest niż słońce. Jego miłość jest wielka jak ocean. Jej nic nie dorówna. Wielka ja.
wznoszenia głos, wychwala Zbawcę. Wznoszenia głos, wychwala Zbawcę. Żyjemy, by wielbić Cię. Panujesz nad ziemią i potężne jest imię Twe. Ty jesteś wszechmogący. Alleluja. Ty jesteś wszechmogący. Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean. Jej nie dorówna nic. Śpiewaj. Ty jesteś wszechmogący Bóg. Ty jesteś wszechmogący. Jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean. Jej nie dorówna nic. Nie nam, lecz Tobie cześć. Nie, nie nam, lecz Tobie cześć. Ty jesteś Bogiem. Nie, nie nam, lecz Tobie cześć.
Uwielbienie. Niech będzie Tobie. Halleluja.